numer 38, Tomaszu Warta, przepraszam, nie Warta, tylko Widzew Łódź, Warta Poznań, niestety przegranym 2-0 w kiepskim stylu, mało pozytywów w tym meczu, także zapraszamy Was do udziału, pokój nie będzie dzisiaj wyjątkowo długi, myślę, że koło godzinki, przynajmniej z moim udziałem, chyba, że tutaj Sławek się wzbije z Bożejem na swoje wyżyny i pociągną to dalej. Ja z góry mówię, że u mnie dzisiaj czas jest mocno ograniczony, jeżeli chodzi o to. Także zapraszamy Was do udziału, do zabierania głosu. Jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia, to jak najbardziej zapraszamy. I oczywiście również ja proszę o udostępnienie pokoju, żeby było nas jak najwięcej, jeżeli chodzi o przede wszystkim pokój jest robiony dla Was, więc myślę, że tutaj nie ma co dalej o tym polemizować. Także kto pierwszy? Sławek, ja, Błażej, ty, czy Dzielnicowy? Stasiak i jego psotka. Dobra, jedziemy. Widzę Łódź Warta Poznań, czy gra była warta świeczki, ciężko powiedzieć. Polegliśmy niestety. Mam wrażenie, że największym wrogiem Widzewa w rundzie wiosennej jest sam Widzew. Takie mam wnioski po tych kolejkach wiosennych. Cały czas mamy niestety problem ze skutecznością. Myślałem, że po meczu na Łazienkowskiej już ten worek nam się rozwiąże. Niestety jest z tym problem, spory problem, powiedziałbym. Najlepszym piłkarzem dla mnie rundy wiosennej jest bezsprzecznie Bartek Pawłowski, który ciągnie tą drużynę. Strach pomyśleć, co by było, gdyby tego Bartka nie było w tej rundzie wiosennej w naszych szeregach. Myślę, że nie byłoby fajnie na pewno, bo ten Bartek naprawdę szarpie, strzela, asystuje, robi co może. No niestety partnerzy często nie dojeżdżają i tak było w tym meczu z Wartą. Paradoksalnie mogę powiedzieć, że ten mecz był w mojej opinii spokojnie do zremisowania, jak nie nawet wygrania, bo mieliśmy kilka naprawdę stuprocentowych sytuacji, że przypomnę tylko o sytuacji, nie wiem, Szechu, w końcówce wcześniej Terpiłowski, który został idealnie obsłużony przez Bartka Pawłowskiego właśnie, czy Hansen, tak samo idealna piłka Bartka. Więc ta skuteczność jest naszą piętą achillesową, niestety. To trzeba mówić wyraźnie, że tak jest, mamy z tym problem i nie ma co zakłamywać rzeczywistości, że jest inaczej. Nie wykorzystujemy tych sytuacji, które sobie stwarzamy. Też mam takie nieodparte wrażenie, że w tym meczu z Wartą w ogóle za mało próbowaliśmy uderzać. No, jak spojrzycie w statystyki, to suma 0 celnych strzałów, bo wiadomo, że poprzeczki, które były dwie z rzutu wolnego Bartka i po uderzeniu Szechu, są zaliczane jako strzały niecelne. Więc te 0 na koncie strzałów celnych, no to musi dawać do myślenia na pewno trenerowi Niedźwiedziowi. Widzę, na wiosnę mogę porównać troszeczkę z reprezentacją Polski, która jeżeli jest w najsilniejszym składzie personalnym, jeżeli ci piłkarze, ci nasi kadrowicze grają regularnie w swoich klubach i są w formie, to nasza kadra może powalczyć naprawdę z każdym prawie rywalem. Natomiast jeżeli ci nasi kadrowicze nie są wszyscy w formie albo nie są wszyscy do dyspozycji, no to jeżeli chodzi o podstawowy skład, no to mamy problem. Tak? I ta sama analogia nasuwa mi się z Widzewem naszym, że jeżeli ta nasza podstawowa jedenastka, najsilniejsza, jest w dobrej formie, wszyscy są zdolni do gry, to my jesteśmy takim klubem, który może wygrać z każdym w tej lidze. Nie mamy prawa obawiać się żadnej drużyny. Natomiast niestety znowu wraca ta krótka kołderka, tak zwana, jakościowo, czyli ławka rezerwowych się tutaj kłania, że no, ci zmiennicy niestety są niewystarczająco dobrzy, żeby nam zmieniali oblicze meczu. I gdy wypada nam dwóch, trzech czasem podstawowych zawodników, no to znacząco się odbija niestety na naszej grze. To tyle tytułem wstępu. Patryk? No co, no ten mecz, ja nie spodziewałem się, że aż tak źle zagramy. Myślałem, że jednak mimo tych problemów poradzimy sobie na tyle dobrze,
że przede wszystkim tego meczu nie przegramy, a na pewno nie w takim stylu, jakim to zrobiliśmy. Wydaje mi się, że dużo zawodników nie dojechało na ten mecz. Tak jak powiedziałeś, tak jak my sobie rozmawiamy często prywatnie, no to Bartek Pawłowski to jest dwie długości, jak nie trzy, przed resztą zespołu na ten moment, jeśli chodzi o ofensywę. Poza nim tak naprawdę nic pozytywnego z przodu się nie dzieje. I oczywiście no, jest ponad formą swoją, wydaje mi się, również, czyli jest dużo, wystrzelił bardzo z formą i nie ma co tutaj tego nad tym polemizować, bo to widać praktycznie w każdym spotkaniu i w Warszawie, gdzie ten ciężar meczu był dużo większy niż wczoraj i no i wczoraj, gdzie miał strzał, gdy podchodził do tego rzutu wolnego, to tak sobie mówiłem, że w sumie to jest duża szansa, że wsadzi, no dużo nie brakło, wręcz bym powiedział, że minimalnie się pomylił. Dośrodkowań, bardzo, bardzo dużo dobrych dośrodkowań, takich mocno bitych, dosłownie wręcz można powiedzieć tak kolokwialnie mówiąc, patelnie wystawiając Terpiowskiemu Zjawiński, od którego piłka się odbiła w taki sposób, jaki odbiła. Nie będę go tutaj oczywiście jakoś tam mocno terroryzował, bo to nie jest jego wina, że ktoś go ściągnął do Widzewa i wierzył, że będzie nam tutaj robił grę. W końcu no, idzie tam, gdzie go chcą, tak? Ktoś go w Widzewie chciał i według mnie no, mocno nietrafiony transfer. Aczkolwiek tak, może przerwę ci na moment, tylko dodam tyle, że właśnie też mnie trochę, to powiem wam szczerze, razi, że ten Zjawiński stał się takim kozłem ofiarnym naszym i tak wszyscy no tak, z nim jadą. To nie jest jego wina, no. Ktoś go chciał w Widzewie, tak? Oczywiście, no ktoś naiwnie pewno myślał, że jednym napastnikiem można grać całą ligę. Niestety Jordim się nie da zagrać całej ligi i jest to mocno naiwne myślenie, że Jordi nam będzie grał przez pełne 90 minut w każdym meczu i dawał że tak powiem maksa, tak? Z siebie w każdym meczu. Każdy zawodnik ma lekkie wzloty, upadki w trakcie sezonu, no i granie jednym napastnikiem przez cały sezon, który nie ma wartościowego zmiennika, no to jest stąpanie po polu minowym i to takie bardzo ekstremalne moim zdaniem. No dlatego przepraszam, dlatego uważam, że biorąc pod uwagę to, że jest parę kontuzji, gdzieś tam różne inne problemy, które w każdym zespole na przestrzeni całego sezonu się pojawiają, akurat nam się pojawiły teraz. Całe szczęście, że w sumie z tą Legią udało się coś fajnego zagrać i wywieźć punkty z bardzo ciężkiego terenu, być może najcięższego dla nas w całej lidze. No to jednak mamy problem z tym, żeby te spotkania po tych właśnie takich ważnych spotkaniach radzić sobie w nich wystarczająco na tyle dobrze, żeby nie tracić w głupi sposób punktów. Chociaż Warta, no trzeba przyznać, że taktycznie bardzo mądrze wczoraj zagrali, więc też nie jest powiedziane, że gdybyśmy zagrali pierwszą jedenastką bez jakichś problemów, bez Legią, to nie jest wytłumaczenie, że zagraliśmy tydzień temu z Legią i dzisiaj przegrywamy, bo wczoraj przegrywamy, dlatego, bo mieliśmy ciężki mecz gatunkowo, chociaż jest to jakaś pewna reguła, bo widzę z reguły, jak ma spotkanie ważne, ciężko gatunkowe i tak dalej, dla kibiców przede wszystkim, to tydzień później jest dramat, chociażby tak było chyba z Resowiem, jeżeli dobrze pamiętam, po derbach, także no, mamy z tym problem, natomiast jeśli chodzi o piłkarzy, no to bramka na 1-0, ten spalony taki być może był, być może go nie było, mam wrażenie, że gdyby ktoś tam tą linię narysował inaczej, to by wyszło, że spalonego nie ma, nieważne, albo że był, bo to tak mocno bym powiedział, zależy od tego, jak ta linia i stopklatka jest ułożona, więc nie będę dociekiwał tutaj tego, kto ma rację. Błąd w ustawieniu ewidentny, no ale też timing bardzo dobry tej dziewiątki tutaj. Relaks. Bardzo doświadczony zawodnik, widać, że no, przede wszystkim przy tym uderzeniu zrobił to, czego nie zrobił Terpiłowski, kiedy dostał wrzutkę od Pawłowskiego. Tam była taka sytuacja, wręcz ja bym powiedział, że to jest dwusetka. Bliźniacza sytuacja. No, tak. Nawet chyba lepsza, bo nie wiem, która noga jest tutaj dominująca u kolegi, który nam strzelił na 1-0, natomiast no, jeżeli miał prawą nogę, uderzył chyba z lewej, jeżeli dobrze pamiętam, no to naprawdę uderzył to perfekcyjnie, Rawas bez szans. Natomiast Terpiłowski chyba z tego, co widziałem, to na nieciarnianą uderzył tą piłkę. Podwyższenie. Także, to była 100% sytuacja. Zjawiński też miał 100% sytuację, ale zamiast lecieć w stronę bramki, to uciekał od bramki, bo po prostu był źle ustawiony względem tego, co się działo na boisku.
i nie uderzył tej piłki tak, jak powinien uderzyć, bo powinien na piłkę nabiegać, a nie od niej uciekać. No i tam było jeszcze poszczególnych parę takich sytuacji, gdzie na pewno bramka mogła paść. Hansen tak też miał sytuację z główki, gdzie lepiej by przyłożył, byłaby bramka. Więc tutaj to jest kolejna sytuacja, która w mojej ocenie powinna zakończyć się bramką, a na pewno celnym strzałem, a takowego nie było podczas całych 90 minut, więc to myślę, że jest jakiś tam alarmujący problem, który powinniśmy sobie, no w mojej ocenie to powinniśmy już dawno reagować. Uważam, że prezes i klub robi bardzo duży błąd, że zostajemy przy tym, co mamy, bo oczywiście wynik jest dobry, ponad to, co każdy przewidywał, natomiast wierzenie w to, że ta drużyna będzie grała przez cały sezon na równym poziomie i ominą nas kontuzje i spadki formy, jest po prostu no, taką wiarą dziecięcą w świętego Mikołaja i po prostu szkoda, że nie reagujemy w momencie, kiedy jeszcze można było reagować, tak? Czyli mam na myśli to okienko transferowe. Nie wierzę w to, że nie dało się nikogo tutaj ściągnąć wartościowego, tym bardziej biorąc pod uwagę, że na wielu pozycjach mamy po prostu ubytki, jak szczerbaty. Także no, mecz wczorajszy pokazał to, że Widzew jeszcze nie jest zespołem, który potrafi rywalizować na najwyższym poziomie, nawet przy dużych osłabieniach. Wczoraj sobie tak oglądałem Legię z Górnikiem i ta Legia, no przepraszam, 30 minut ostatnich meczu, 30 ostatnich minut spotkania grała w dziesiątkę i na ciężkim terenie potrafili to dowieść właśnie do tego, że mają odpowiednich zmienników. Oczywiście Legia i Widzew są na innym poziomie, ale mimo wszystko my nie graliśmy w 10, chociaż niektórzy na Twitterze twierdzą, że graliśmy w 10. To mimo wszystko uważam, że no wzmocnienia są potrzebne i tu nie ma o czym w ogóle dyskutować. No i ta druga bramka dla Warty. Ja będę twierdził no uparcie, była że... kompilacja. No ale tak szczerze mówiąc, to Julek Letniowski to jest kolejny taki błąd, gdzie wchodzi na boisko i traci piłkę i tracimy potem bramkę. Mógł to po prostu odegrać. On tam też dostał taką piłkę do niego nie za bardzo taką, jaką powinien dostać, natomiast dostał ją, powinienem po prostu odegrać w mojej ocenie, albo wybić pod presją przeciwnika, bo Warta dosyć wysoko wychodziła pressingiem. Niepotrzebna ta kiwka w ogóle, strata piłki na bardzo newralgicznym mecze, jeśli chodzi o tam 20 metr. Piłka podana, gościu zrobił tak naprawdę chyba więcej niż mógł i więcej niż potrafi, tak mi się wydaje. Natomiast Rawas też mógł się popisać troszkę bardziej w tej sytuacji, bo strzał był mocny, ale w środek bramki wydaje mi się, że mógł to obronić. No taka ścieżka od straty Julka do tej bramki, no to parę takich błędów rażących, wręcz bym powiedział. I no jedyną... No od podania. No. Tak, no ale Julek chyba mi się wydaje najwięcej tam zepsuł mimo wszystko, no bo... Bardziej rażący taki... Wiesz, no w takiej sytuacji... No raczej nie jesteśmy Barceloną ani Realem, raczej tam jest mało zawodników, którzy potrafią zagrać na jeden kontakt pod presją przeciwnika, tym bardziej w takiej raczej strefa boiska mocno taka newralgiczna, że jak stracisz, to można dostać bombę z dystansu, co się w tej sytuacji wydarzyło. No i tak naprawdę poza Bartkiem to nie było tam zawodnika, który byłby w stanie to, że tak powiem, wziąć na plecy i pociągnąć. Hansen w mojej ocenie pokazał, że jeszcze nie jest zawodnikiem, który jest w stanie w 100% dawać to, co daje, zmieniając, wchodząc z ławki. Wydaje mi się, że daje dużo więcej. I tak wydaje mi się, że z jednej strony dobrze, że to się stało, ale z drugiej strony szkoda, że u siebie, w meczach u siebie jesteśmy dużo, wydaje mi się, że dużo słabszym zespołem niż grając na wyjazdach i to mnie martwi, bo jednak miałem nadzieję, że mimo wszystko będziemy zespołem, który u siebie będzie punktował na tyle dobrze, że te wyjazdy jakoś przełkniemy, a tu się trochę wszystko przewróciło do góry nogami i jesteśmy lepszym zespołem na wyjazdach, a kiedyś na wyjazdach grać nie potrafiliśmy, a u siebie niekoniecznie. No, zresztą te ostatnie 5 spotkań, które zagraliśmy, czy 6, jeżeli się nie mylę, 4 remisy, 1 porażka, 1 wygrana, no to ten początek rundy nie jest jakiś wyśmienity. Mamy Piotrka, widzę, że poprosił o głos, także Piotrek, ja skończyłem swój monolog, zapraszam do ciebie. Cześć.
Na początku witam wszystkich, Michała, mojego kolegę też, którego widzę tutaj, wbił na Red Room fajnie. Słuchajcie, powiem tak, najpierw się odniosę do Kuna, no bo wiadomo z jakich przyczyn. Jeśli chodzi o Kuna, no to no cóż, no jeżeli mamy Walczaka, który potrafi, ja nie będę się znęcał nad Zjawą, bo już wszyscy, cały internet się wyżegał na niego, więc to jest bez sensu. Natomiast no, o dwie głowy niższy zawodnik potrafi wygrywać tej główki, no, a on podskakuje, ja też potrafię podskakiwać i no, trzeba walczyć też oprócz samego podskakiwania, bo to no cóż, no, wyglądało tak jak wyglądało, nie będę tak jak mówię dalej się pastwił nad tym, natomiast Kunik fajnie walczył, ale no, sam Kunik meczu nie wygra. Bartek, no mimo tego, że wczoraj napisałem, że tam ten transparent, może ktoś tam widział, że Bartek do kadry, do Santosa, bo był wczoraj na meczu. Natomiast no, w mojej ocenie, mimo że jest wyróżniającym się, to trochę poziomą dojechał, bo poza tym strzałem, który rzeczywiście, no on jednak, to trzeba mu oddać, że te wolne ma takie, które nie mieliśmy zawodnika, który tak wykonywał wolne od już tak dłuższego czasu, więc on zdecydowanie tutaj w tym elemencie gry, no to w ogóle jest poza, przekroczył wszelkie jakby tutaj normy nasze, natomiast no z samej gry no to dostosował się, bo też jakby się dobrze ktoś przyjrzał, ja oglądałem drugi raz ten mecz, no to te jego podania były dość dużo niedokładne, często tam straty były, więc to po prostu dostosował się grom do całej reszty zespołu. Odniosę się trochę tutaj do, najpierw do Zizu, który powiedział, nie wiem czy to ty Patryk, odnośnie tego, że nie wykorzystaliśmy i trzeba było kogoś sprowadzić, nie wiedzieliśmy o tym czy coś, natomiast w mojej ocenie sztab dobrze wiedział, Wichniar i cała ekipa dobrze wiedziała, czy chce kogoś sprowadzić, czy nie, mogliśmy drugiego śpiączkę albo kogoś na siłę, natomiast sztab powiedział, że oni się skupiają na przyszłym okienku letnim i na to przesuwają całą kasę, dlatego nie biorą byle kogo, czyli na przykład tak jak powiedziałem tutaj przed chwilą tego śpiączkę, które de facto no Wisła go teraz wzięła i na pewno ma pożytek, no to jest przykład, tak, chodzi po prostu mi o to, żeby nie brać byle kogo, można brać byle kogo, tak, ja wiem, że Zjawa to nie jest ktoś, kto zastąpi Jordiego, natomiast no, powiedzmy szczerze, Jordiego teraz takiego, no to zastąpić nie jest jakoś trudno, w każdym razie no Jordi na pewno ma poprzez swój temperament potrafi ściągnąć tych obrońców. Piotruś, ale tak tylko jedno, ja tylko ci przerwę tak co do zawodnika, który chciał kiedyś do nas dołączyć, ale wybrał koronę, to jednak wydaje mi się, że tutaj dwie półki nad Zjawą, to bez porównania. Nie, no tak, ale wiesz, no tutaj młodzieżowców mamy, jesteśmy na pudle z młodzieżowcami, także tu jest plus wczorajszego meczu, to oczywiście, rzeczywiście oddaję ci, że na pewno nie można porównać śpiączki, natomiast no no co no, śpiączka przyszedł i jest pod formą, bez względu na to, czy grał wcześniej w Koronie, czy teraz w Wiśle, Płock, bo też go patrzyłem ostatni mecz w Wiśle, no to jest dramat, nie, więc to ja nie wiem, czy on tak rzeczywiście o wiele gorzej, znaczy lepiej gra niż Zjawa teraz. Ja wiem, że ten wczorajszy mecz, no to Łukaszowi dość mocno nie wyszedł i to wszyscy teraz, tak jak mówię, obwiniają go, bo trzeba... Znaczy, ja broń Boże, go w żaden sposób nie chcę atakować, bez wiesz, sensu, w żaden sposób, bo to nie, wiesz, no idziesz tam, gdzie cię chcą, prawda, więc jakby tak, no, tak. Widzew go wybrał i tutaj jakby wydaje mi się, że to jest już rola klubu, żeby rozwiązać tą sytuację. Ja mówię, czekamy na to okno. Ja na przykład no, będę jakby rozgrzeszę, jeżeli rzeczywiście to będzie tak, że to okno letnie, na które będzie po sezonie i tam rzeczywiście, tutaj mieliśmy od samego początku, sztab mówił i wszyscy, że naszym celem, ja wiem, że żeby utrzymanie, tak, no ja wiem, że teraz jak źle, to dobrze, żeby żarło, bo potem pokazują zespoły typu Krakowie, nie wiem, Zagłębie Lubin, które przez lata gdzieś tam próbują się gdzieś wejść i nie więc my zrobimy lepszy zespół, a mimo tego będziemy gdzieś parę wpadek zaliczymy, albo na ostatniej prostej, potem znowu nie będziemy, jak źle. No, może się uda, tak? Mam nadzieję, że po prostu wszyscy sztabi o tym wiedzą. Dzisiaj tak samo powiedziała, pokazała Pogoń, że też nie wygrała, więc to my nie jesteśmy skazani na to, żeby tego czwartego miejsca nie mieć. Także po prostu, no, mi się wydaje, że o to czwarte, jak oczywiście Legia Buraków wygra Puchar Polski, co myślę, że to się, tak się stanie, chociaż powiedziawszy życzę KKS-owi, oczywiście Kalisz,
Natomiast wydaje mi się, że to czwarte miejsce jest jak najbardziej w naszym zasięgu. Ja wiem, że tu się może wszystko wywalić, bo liga jest taka, tu jeszcze na koniec powiem, bo już nie chcę trzymać, ktoś jeszcze niech powie coś ciekawego. Natomiast na koniec jeszcze powiem, że generalnie w mojej ocenie to wszystkie te mecze od początku tej rundy mogliśmy wygrać, wszystkie również mogliśmy przegrać, więc tak naprawdę wczoraj mimo słabej gry coś tam by wpadło, nie byłoby tych poprzeczek i generalnie byłoby do przodu, a oni cóż, no bramka tak jak, wiesz, to jest też trochę fuks, że tam jakby inaczej narysował, to by tej pierwszej nie było. Druga, no to trzeba im oddać, bo ta druga bramka, mimo tego, że tam jakiś nasz błąd, no to gościu potrafił sobie przerzucić na drugą nogę i z wolenia walnąć tak, że to też bym nie obwiniał w żaden sposób Rawasa, nie? Dobra, ja się rozgadałem, w każdym razie wydaje mi się, że no rzeczywiście troszeczkę gorzej nam ten mecz wyszedł, ale będą lepsze i trafimy na zespół, który będzie jeszcze gorszy od nas. No ciekawy będzie, no tak, co z tego, to Wisła Płock może się okazać bardzo słaba, no ale tym bardziej, że oni przegrywają. Teraz ten mecz będzie bardzo ciekawy zresztą, dla układu tabeli też moim zdaniem. Dobra, już ja dalej się nie rozgaduję, dzięki. Ja tylko pozwolę sobie odnieść się ad vocem do tego, co mówiłeś na temat Bartka Pawłowskiego, że się wkomponował. Moim zdaniem, no zupełnie się z tym nie zgadzam. Ja też się nie zgadzam. Właśnie też chciałem to powiedzieć. No. To był jedyny piłkarz, który robił coś do przodu i jakieś zagrożenie stwarzał pod bramką Warty. Te jego dośrodkowania, wczoraj nawet sobie z kolegą wieloletnim, który zawsze chodzimy na mecze od 30 lat, wymieniliśmy sobie taki pogląd. Oczywiście zachowując pełne proporcje, że gdyby wczoraj na boisku był Marek Koniarek i dostał takie trzy wisienki na torcie w postaci takich zagrań na nos, można powiedzieć, to by z hat-trickiem strzedł, a Pawłoś by miał trzy asysty. No okej, okay, sorry, to tylko odpowiem, że dlatego zrobiłem transparent i do kadry go. No, już nie będziemy teraz roztrząsać, czy Bartek dysponuje taką formą, żeby to była forma reprezentacyjna, no bo wiadomo, że reprezentacja to jest 3 czy 4 półki jeszcze wyżej, niż nawet ta liga. Ale był w reprezentacji, co prawda 9 lat temu, ale był. Więc... Tak, ale to był to epizod, wiesz, to był to epizod. No słuchajcie, ale... A ten epizod. Ale wiecie co, no ja też się z tym nie zgadzam. Uważam, że Bartek właśnie jest ponad wszystkich na ten moment w zespole i to nie od tego meczu, tylko od paru. Wydaje mi się, że w pierwszej lidze to on nam zrobił wyniki w bardzo ważnych spotkaniach i to on nas ciągnął za uszy, kiedy zespołowi nie szło. I teraz jest tak samo. Myślę, że to jest... Gdyby Bartek był młodszy, to już byśmy rozmawiali o tym, że Bartek pewnie pójdzie za granicę. Tak prawdopodobnie by było. Całe szczęście dla nas nie jest tak i fajnie jakby pograł u nas dłużej, jak najdłużej się da. Bo mimo wszystko, no ja się tutaj, Piotruś, z tobą nie zgadzam w żadnym wypadku. Uważam, że gdyby Bartek miał drugiego takiego gościa na tym samym poziomie, jakim on teraz prezentuje na dziewiątce, to takie mecze jak z Wartą, to byśmy wciągali nosem i nie byłoby o czym rozmawiać. Można nagrywać reklamy, ale Bartek, sam meczu nie wygrasz. Wygram. Okej. Okay. Nie, no okej, okay, no rzeczywiście, no te podania to jest... Ja się no wiesz, no to są setki zgadzam, tak naprawdę, nie? Podania i wiesz, no ale jak cały zespół, no to robisz wszystko, jesteś jakby... Znaczy, tak a czego więcej byś oczekiwał od Bartka, tak? Powiedz skoro mi. Cały zespół, tylko jeden ciągnie do góry, a cały zespół jakby, no to chcąc, nie chcąc, dopasowujesz się trochę do... no, robisz wszystko, co robisz i potem do środkowa no to... gdzieś tam w Panu Bogu w okno lecą okna. To powiedz, Piotrek, to powiedz mi, czego byś więcej oczekiwał od Bartka we wczorajszym nie, meczu? Nic, nie, tak jak mówię, no Pawłowski, sam meczu nie wygrasz, no z Kunem, no okej. Okay. Natomiast nie, no tak na poważnie, no to tak jak mówię, no cały zespół troszeczkę wczoraj słabiej i to jest ten jednak, zgodzę się też z wami, że ten kompleks następnego meczu. Nie? W sensie ja się teraz narażę i powiem, że Kun bardzo słabo. Jak zobaczyłem, że wychodzi w podstawie, to wiedziałem, że to nie jest dobra decyzja. Wolałem 100% Letniowskiego na Wartę, bo wiedziałem, że Warta będzie wysoko presować. Potrzebuję mieć gościa, który ma jakąś wizję gry, jakimś podaniem potrafi uruchomić naszych ofensywnych. No Zizu, słuchaj, no, nigdy cię nie lubiłem, nie? Natomiast Julek szedł, no i co? No Julek tak trochę chyba tam mu się nie udało przy tym drugim golu, no ale... No, dobra, nie udało. Wiesz, ta bramka tutaj, o której już nawiązywaliśmy, to w mojej ocenie
Oczywiście ten Julka błąd był taki najbardziej wyraźny, ta strata, która biła po oczach, natomiast tam był cały łańcuszek. Pierw Kun mu źle zagrał, później Julek próbował minąć dwóch zawodników. Jeżeli by mu się to udało, to byśmy pewno wyszli z fajną kontrą, natomiast mu się to nie udało. Później jeszcze Szota został ograny, bo ten Żuraski zwarty przerzucił sobie z lewej na prawą i uderzył fenomenalnie. Natomiast tak jak mówił Patryk, uderzył w środek bramki i też uważam, że Rawas mógł zrobić ciut więcej, delikatnie mówiąc, bo to nie szła piłka gdzieś do boku, ona nie szła po widłach, tylko szła w niego centralnie. I aczkolwiek jak patrzyłem sobie powtórkę z zabramki, to mógł być lekko zasłonięty, więc to na jego obronę też mogę powiedzieć. Natomiast co do napastników, wiesz, tutaj śpiączki nikt nie wymagał absolutnie, ja byłem przeciwko, jak się pojawiło to nazwisko w naszym kontekście, bo jeżeli chłop na nas się wypiął latem, to ja mam go teraz w czterech literach. Ja w żadnym wypadku nie sugerowałem śpiączki, ja mówiłem ogólnie. Chodziło nam po prostu o napastnika. Przecież każdy mógł się przyglądać grze tej drużyny przez całą rundę jesienną, prawda? I wiedzieliśmy, że mamy tylko tego Jordiego, bo ten Zjawa już chyba po trzeciej kolejce do nas dołączył. Oczywiście można było liczyć, że w tym okresie przygotowawczym będzie jakieś przełamanie, że trener zbuduje go. Natomiast tak jak mówię, ja absolutnie jego nie winię, tego chłopaka. Ktoś go tutaj ściągał, ktoś go podpisywał, tak samo jak ktoś ściągał Sypka, który jest teraz schowany totalnie do szafy. Mamy bardzo duży problem z młodzieżowcami. Praktycznie nie mamy młodzieżowców. Dopóki Terpił był w formie, to ciągnął nam tą drużynę. Natomiast gdy też mam takie, to jest oczywiście moja subiektywna ocena, może się ze mną nie zgodzić, natomiast kiedy pojawiły się plotki, Serie A i tak dalej, to mam wrażenie, że ten chłopak zaczął troszeczkę gasnąć, jeżeli chodzi o Terpiłowskiego. Jeżeli ten Terpił jest teraz troszeczkę w lekkim dołku, bym powiedział, ta forma troszeczkę pikuje w dół u niego, to już naprawdę mamy bardzo duży problem z obsadą młodzieżowca. Wiecie, no ja na przykład jestem zwolennikiem tego, że już jeżeli mamy stawiać na kogoś o średnich umiejętnościach i go ogrywać, to ogrywajmy swojego z akademii po prostu, tak? Nawet jak zagra słabo, to zagra nasz po prostu, tak? A nie jakiś wypożyczony chłopak z Gdańska. No takie jest moje zdanie. Tak samo Sypek tutaj był, pamiętam przed sezonem były opinie, że to jest duży talent, no na razie to można powiedzieć, że jest głęboko w szafie schowany i nie wiemy w ogóle co ten Sypek sobą prezentuje. I to było wiadomo zimą, w mojej opinii. Było wiadomo, że mamy problem w środku pola. Nie mamy kreatywnego, ofensywnego piłkarza, tak? Oprócz Julka. Julek nie ma żadnej konkurencji. Było wiadomo, że Jordi jest jedynym wartościowym napastnikiem w drużynie. I tak jak mówiłem wcześniej, no trzeba być mocno naiwnym, żeby liczyć, że ten Jordi nam pociągnie cały sezon bez obniżki jakiejś formy. Przecież wiadomo, że runda wiosenna jest dużo cięższa zawsze niż runda jesienna. Tutaj każdy już walczy na noże, część ligi walczy o puchary, część desperacko walczy o utrzymanie. Te mecze są dużo cięższe, bo już tutaj nikt nogi nie odstawia. Margines błędu już praktycznie jest zerowy tych wiosennych meczy. I co za tym idzie, te mecze naprawdę są trudne. I wiadomo, że z tym Jordim by było ciężko całą ligę zagrać, tak? Więc to też w mojej opinii było naturalne, żeby postarać się o jakiegoś konkurenta dla niego. No i ci nieszczęśni młodzieżowcy, o których mówiłem, no mamy tutaj duży deficyt w mojej opinii i duży problem. Ty mówiłeś o letnim okienku. Okej, czekam z utęsknieniem na te letnie okienko, ale wiesz, to teraz mamy szansę zrobić jakiś fajny wynik, można powiedzieć w cudzysłowie historyczny, po ponad 20-letnim niebycie, tak? I ja tego nie kupuję, bo Widzew jest tak dużym klubem, że jeżeli pojawia się jakakolwiek szansa zrobić jakiś fajny wynik po tylu latach posuchy, to trzeba po prostu o nią walczyć. A żeby o nią skutecznie walczyć, to należałoby tej drużynie troszeczkę i trenerowi dać lepsze narzędzia, pomóc delikatnie. W mojej opinii tego nie uczyniono. Zobaczymy, co wydarzy się latem. Czekam z utęsknieniem też na to okienko letnie, czy faktycznie tak będzie. Jak tutaj Piotruś mówiłeś, zobaczymy. Zapraszam Was do zabierania głosu. Jakie Wy macie opinie na temat tego meczu? Chętnie posłuchamy Waszych opinii, Waszych spostrzeżeń. Śmiało proście o głos, bo jestem ciekawy, to jesteśmy ciekawi, jak wy to widzieliście, bo może się powtórzę, ale
Pierwsza połowa faktycznie była bardzo słaba, bo oprócz tego strzału Bartka z wolnego, który no też niewiele brakło, tak jak tutaj Patryk wcześniej wspominał, i tego rajdu, który mi się przypomina Żyrki, i tego strzału, który też tam jakoś nie w dużej odległości minął słupek bramki Warty, to naprawdę nie stworzyliśmy sobie żadnych sytuacji. Druga w mojej opinii już dużo lepsza. I naprawdę, no śmiem twierdzić, że jeżeli byśmy mieli naprawdę jakiegoś ogarniętego napastnika, to minimalnie remis, a nawet bym się pokusił o to, że spokojnie mogliśmy ten mecz wygrać, bo takie sytuacje, które stworzył nam Bartek Pawłowski, te jego na nos wrzutki, to no to nawet jakbyśmy mieli takiego zrelaka, powiedzmy z Warty, to widać było, jak masz ogarniętego napastnika, który ci potrafi taką sytuację wykorzystać, a jak go nie masz. Nie no, dla mnie osobiście to my ten mecz przegraliśmy już w szatni, mam wrażenie, bo my na pierwszą połowę to w ogóle nie wyszliśmy. To tak wyglądało, jakbyśmy wszyscy byli na dużym kacu. Warta praktycznie miała cały mecz pod kontrolą. Długi czas sprawdzania tej bramki pierwszej, w której finalnie nie było spalonego, aczkolwiek tak jak wcześniej powiedziałem, ta linia to tam mogła być w różnej klatce narysowana, więc była minimalna, czy w to, czy w tamtą stronę, już nieważne. Natomiast no, ja się właśnie nie zgadzam z tym, co wcześniej Piotrek powiedział na temat Bartka. Uważam, że Bartek jest mocno ponad stan teraz, ponad resztę zespołu, i to dzięki niemu w głównej mierze ten zespół się prezentuje dobrze z przodu. Bo jakby tak tego Bartka wyciągnąć z planszy do góry, podciągnąć i nagle zostawić puste miejsce, to najpierw był problem, żeby w ogóle go zastąpić jakimkolwiek zawodnikiem, który będzie prezentował jakikolwiek poziom. A i nagle okazałoby się, że kurczę, kto tu będzie kreował tę sytuację, kto będzie robił rajdy w stronę pola karnego, kto będzie dorzucał te piłki, kto będzie tutaj po prostu robił wiatr pod bramką przeciwnika. Ja od początku rundy nie widzę takiego zawodnika. Oczywiście Hansen strzelał bramki i miał niezłe momenty, ale jednak w przeciągu 90 minut to Bartek jest osobą, która robi po prostu różnicę z przodu. I to nie jest pierwszy raz, tak? Czyli tak, zgadzam się ze Sławkiem, że uważam, że bardzo źle, że nie wzmocniliśmy zespołu na tyle, na ile powinniśmy. Chociażby dlatego, że też jestem zdania tego, że Widzew był budowany na sukcesach, ta cała społeczność i ci wszyscy ludzie, którzy na dzień dzisiejszy chodzą na ten Widzew, nie mówię tylko o młodych ludziach, ale też o starszych, właśnie pokochali Widzew w czasach sukcesów, i to jest tylko wielkie szczęście, że my na dzień dzisiejszy jesteśmy tak wielką społecznością, bo przez tyle lat posuchy nie wydarzyło się nic pozytywnego w tym klubie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek pozytywne wyniki sportowe. I teraz nadarza się duża szansa, dlatego ja no, troszkę mnie to boli. Nie nastawiałbym się mimo wszystko na wielkie transfery latem po tym komunikacie, po tym, co często się czyta na temat tego, że gdzieś tam, żebyśmy utrzymywali równowagę finansową, to tylko dzięki sponsorom, chociażby wpis prezesa ostatni, to troszkę sugeruje tak, jakbyśmy byli mocno pod kreską bez tych dwóch sponsorów, którzy do nas dołączyli w ostatnim czasie. No, czyli to ciężko tutaj coś wyrokować, natomiast wychodzi na to, że nie jest tak super kolorowo, jak się wydawało każdemu, że jest. Co też jest dziwne, bo jednak zespół, klub jako klub sam w sobie finansowo jest na pewno w środku tabeli ekstraklasy jako Beniaminek, więc to na pewno w jakiś sposób może dziwić, mnie przynajmniej dziwi. Rozumiem oczywiście priorytet jako środek sportowy i szeroko pojęte wydatki w tym kierunku prawno-finansowe i tak dalej, no bo to się wiąże z dużymi środkami, które trzeba w to zainwestować, ale nie zmienia to dalej faktu, że trzeba znaleźć równowagę między tym wszystkim. To nie jest tak, ani nie chciałbym tego, żeby całe finanse zostały przeznaczone na pierwszy zespół, ani też bym nie chciał, żeby zespół był, że tak powiem, odstawiony na boczny tor, a żeby wszystko poszło w stronę ośrodka, bo nie tędy droga. Uważam, że złotym środkiem jest po prostu znalezienie takiej dobrego balansu między tym wszystkim, bo zespół jest w dobrych rękach, mamy trenera, który jest wymieniany przez szerokie grono w Ekstraklasie jako jeden z najlepszych fachowców na ten moment w lidze. Lepiej coś, co jest bardzo mocne, a niekoniecznie pojedyncze jednostki są na tyle mocne, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie z tego da się zrobić tak dobry zespół, czyli świadczy to o tym, że jeżeli trener miałby prawdopodobnie
większe możliwości finansowe i większy wachlarz, czy to rozrzut, jeśli chodzi o pozyskiwanie piłkarzy, to prawdopodobnie ten zespół miałby szansę wskoczyć na wyższy poziom. A co za tym idzie, jeżeli trener jest ambitny, a ten zespół czy klub będzie gdzieś tam w pewnym momencie ograniczał te możliwości, no to może się przydarzyć taka sytuacja gdzieś w przyszłości, że jednak trener powie, że jest bardzo dobrze, ale trener ma ambicje na coś więcej i tutaj być może kiedyś te drogi się w nie taki sposób, jak powinny rozejść i rozejdą, a tego pewnie większość kibiców by nie chciała. Trener wygląda na człowieka bardzo ambitnego. My mamy bardzo dobry moment i po prostu jestem zdania, że zespół powinien się też rozwijać i jeżeli mamy problemy z przodu, a mamy, to powinniśmy mimo wszystko coś zrobić, aby dać możliwości chociażby w takim meczu jak wczorajszym, gdzie kilku zawodników wypadło ze składu i nagle ten zespół po prostu przestał grać. Co pokazuje, tak jak Sławek powiedział, że ta ławka nie jest wybitna. Już nie ma co tutaj atakować nikogo personalnie, bo zespół przegrywa razem, wygrywa razem. Natomiast też razem muszą wiedzieć, że jeżeli nie ma wszystkich, to jest po prostu problem i trzeba to wziąć na klatę. I okienka są dwa, a nie jedno i nikt nie powiedział, że ten zespół powtórzy wynik w przyszłym sezonie, nikt nie powiedział, że my się już utrzymaliśmy, bo to wcale nie jest prawda, bo jak na ten moment wygraliśmy tylko jeden mecz w tej rundzie, także wynik mamy mocno średni i jesteśmy na tym miejscu, na którym jesteśmy tylko i wyłącznie dlatego, że mieliśmy bardzo, bardzo dobrą jesień i tam punktowaliśmy wybitnie, natomiast tutaj te punkty już niekoniecznie są tak dobre. Mogliśmy oczywiście wygrać w tych meczach, które były do tej pory, bo tu trzeba sobie powiedzieć, że z Jagiellonią byliśmy dużo lepszym zespołem. Na wyjeździe z Lechią też mogliśmy to wygrać bez problemu. Mamy punkt w Warszawie. Wygraliśmy ze Śląskiem w ostatniej chwili, czyli te mecze są mocne. Że trzeba powiedzieć, że tylko ta Legia była takim meczem, tak, że takim dodatkiem. A każdy inny mecz to Mogliśmy przechylić na własnym torze, zgadzam się z tobą. No dokładnie, dlatego, ale wszystkie są takie rwane w końcówkach, gdzieś takie bez jakiegoś takiego mocniejszego stempla, że po prostu pokazaliśmy, że jesteśmy od początku do końca zespołem lepszym. No i mnie to na przykład martwi, tak? Nie dlatego, że nie wierzę w trenera, tylko dlatego, że w pewien sposób trenera ograniczamy. Nie wierzę w to, że trener nie chciałby mieć dwóch, trzech transferów, czy nawet dwóch zawodników do rotacji gdzieś, gdzie zawodnicy by mogli pomóc w momentach właśnie takich trudnych jak wczorajszy mecz z Wartą, gdzie niekoniecznie jest trener w stanie tutaj pomóc jakimś zawodnikiem, który de facto mógłby zagrać na pozycji, która jest mocno osłabiona. Chociażby wczoraj Terpiłowski, który zagrał na wahadle, według mnie w ogóle się nie sprawdził. Aczkolwiek mógł mieć bramkę i powinien mieć bramkę. Natomiast no nie wierzę w to, że trener nie chciałby mieć tutaj zawodnika czy dwóch na ofensywne pozycje, aby wspomóc zespół troszkę. Myślę, że to jest na pewno bzdura. Każdy trener chce mieć wzmacniany zespół, każdy chce trener mieć progres i ten progres czynić pewnie co rundę, jeżeli się da. I też nie jest powiedziane, że będzie nam łatwiej ściągać zawodników latem, bo z tego, co gdzieś tam się pojawiają informacje, to niekoniecznie będziemy jakoś mocno inwestować, a też nie wiadomo, kto od nas odejdzie, więc takie liczenie na to, że my się mocno wzmocnimy latem, i ta równowaga strat a zysków będzie mocno na plus, no to w polskich realiach, biorąc pod uwagę całą historię klubów, które gdzieś tam mają różne priorytety i pokazuje, że niekoniecznie to musi być prawda, że my tutaj nagle wyjdziemy na plus w transferach, bo mamy paru zawodników, którzy na tle całego sezonu się mocno wyróżniają i wcale nie jest powiedziane, że nas nie opuszczą. Myślę, że takich zawodników jest przynajmniej ze trzech, więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że to niekoniecznie musi wyjść nam wcale na dobre. Finansowo pewnie tak, natomiast jeżeli chodzi o drużynę, jeśli my uznajmy to, sprzedalibyśmy trzech zawodników, którzy są wiodącymi postaciami w naszym zespole, którzy mogą nam dać na zarobić, no to zastąpić ich równie dobrymi zawodnikami za mniejsze pieniądze, bo na tym to polega. Na tym rola Widzewa jest na ten moment no niestety taka, jaka jest, że jeżeli sprzedamy zawodnika za 1 000 000 euro, to raczej nie kupimy na jego pozycję drugiego, który będzie kosztował też 1 000 000 euro, więc ściągnąć trzech zawodników, którzy zajmą pozycję tych, którzy odejdą, a na pewno jakieś odejścia będą, bo nie wierzę w to, że utrzymamy tą kadrę po dobrym sezonie, jeżeli takowy będzie na koniec sezonu, to trzeba sobie powiedzieć, że trafić z transferami ze wszystkimi będzie niewiarygodnie ciężko.
do tego zawodników, którzy nam ewidentnie brakują, co pokazał wczorajszy mecz, także to okienko wcale nie będzie łatwe, bo tu może rewolucji nie będzie, ale duża ewolucja zapewne tak i pytanie, co trener Niedźwiedź w takiej sytuacji, czy poradzi sobie na tyle dobrze, żeby ten zespół zrobił progres, a na pewno większość kibiców po dobrym sezonie będzie oczekiwało przynajmniej tak samo dobrego wyniku. No ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że jestem w fanklubie trenera Niedźwiedzia zdecydowanie. Powiem krótko, uwielbiam tego gościa, podoba mi się bardzo jego charyzma, podoba mi się jego podejście, no wszystko mi się podoba tak naprawdę. Są jakieś oczywiście niuanse, ale to też umówmy się, jest jeszcze młody trener, który pierwszy raz jest na tym poziomie rozgrywkowym, więc on będzie tylko lepszy według mnie. Obserwuję sobie już tą piłkę naszą długie lata, ten nasz Widzew i naprawdę, no trener Niedźwiedź pasowuje się tutaj w nasze DNA idealnie. Tylko tak jak tutaj wspominałeś, no, czy trener Niedźwiedź w przyszłości dostanie odpowiednie narzędzia do tego, aby mógł zaspokoić swoje ambicje, bo na pewno ma bardzo duże ambicje, to jest bardzo ambitny facet, bardzo charakterny. I uważam, że tutaj klub będzie musiał naprawdę wykazać się bardzo mocno, żeby zaspokoić te ambicje sportowe trenera, żeby dać mu odpowiednie narzędzia, żeby mógł pracować tutaj ku chwale naszego klubu i oby tak było. Natomiast wiecie, no tak jak mówię, no okienko było przygotowane, to oczywiście tutaj nikt nikogo nie namawia, żebyśmy się zadłużali, czy coś takiego, bo to by był absurd, tak? Znamy doskonale historię naszego klubu, wiemy doskonale, z jakimi problemami się borykał i tutaj nikt nie mówi, żeby się zadłużać, robić jakieś sztuczne transfery i tak dalej. Natomiast ta drużyna miała określone deficyty, myślę, że nawet laik, patrząc na mecze Widzewa, to widział i widzi. No ja jestem na przykład zdania, że jeżeli byśmy naprawdę mieli godnego zmiennika dla Jordiego, gościa, który by mu deptał po piętach, to we wczorajszym meczu bylibyśmy spokojnie w stanie pokusić się o zwycięstwo, tak? Bo ten Bartek naprawdę dawał bardzo dobre piłki i to wystarczyło mieć ogarniętego napastnika, który by to potrafił skończyć. A my takiego nie mamy, tak? Tak jak mówiłem, młodzieżowcy, to też jest w mojej opinii bardzo duży problem w Widzewie. I tu też jest duże wyzwanie, tak? Oczywiście fajnie by było wychować jakiegoś fajnego młodzieżowca, mieć swojego chłopaka, nazwijmy to tak kolokwialnie. Natomiast no, to jest proces, umówmy się. To tacy chłopcy nie rodzą się na kamieniu z dnia na dzień. Jak widać na chwilę obecną nasza akademia nie jest w stanie nam w tej chwili dać takiego zawodnika w obecnej chwili. Oczywiście czekamy na ten ośrodek upragniony, bo myślę, że to będzie krok milowy w rozwoju Widzewa, natomiast też umówmy się, też nie będzie tak, że my przyjdziemy na nowy ośrodek za kilka lat, jeżeli, daj Panie Boże, uda się to sfinalizować, oby tak było, że tam ktoś za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w momencie otwarcia ośrodka od razu nam wyczaruje kilku fajnych młodzieżowców, których tutaj ogramy i sprzedamy za grube miliony euro. No tak to niestety w piłce nie działa, to potrzeba na to lat i czasu. Tutaj widzę duży naprawdę problem, bo z tymi młodzieżowcami, tak jak tutaj wspominałem wcześniej, gdy Terpiłowski był w bardzo dobrej formie, to nam tą grę jako młodzieżowiec ciągnął do przodu, natomiast teraz troszeczkę był w słabszej dyspozycji przez ostatnie spotkania, aczkolwiek tutaj w meczu z Wartą absolutnie go nie ganie, bo grał nie na swojej pozycji, umówmy się, musiał grać z konieczności na pozycji wahadłowego, bo tak jak pewno wiecie, przed meczem posypał nam się, mówiąc kolokwialnie, Mato Milosz. Zielu nie trenował bodajże chyba 8 czy 9 dni, więc on też był na tej ławce, umówmy się, tak pro formo, tak wszedł w ostatnich minutach, nie był przygotowany w 100% pewno do meczu. Fabio, który miał mieć uraz jakiś tam niegroźny i pamiętam, jak wypowiedzi były udzielane, że nie pojechał z nami do Gdańska, bo nie chcieliśmy ryzykować, nie ma już go długie tygodnie i nie wiem, no przynajmniej ja żadnego komunikatu nie widziałem, kiedy ten Fabio będzie w stanie nam pomóc. I wiecie, już się robią nam problemy, tak Jordi nam wypadł za żółte kartki w meczu w Warszawie, pomimo to, że może ta jego forma na wiosnę nie była jakaś fenomenalna, ale to jest jednak chłop, który te kilometry przebiegał,
Wiadomo, jak to jest waleczny piłkarz, który robi dużo szumu w szykach obronnych przeciwnika. I jestem pewny, że nawet ten Jordi, który może nie ma takiej formy, jak miał na jesieni w tej chwili, grając i będąc na boisku wczoraj, no jednak by tą Wartę tam troszeczkę szachował w jej tyłach i wtedy może oni by nie byli tak odważni, bo jednak widać było, że presowali nas od początku bardzo wysoko i to był pomysł trenera Szulczka, którego też notabene, tak na marginesie dodam, uważam za bardzo, bardzo utalentowanego trenera i stawiałbym go w jednym szeregu z trenerem Niedźwiedziem. Myślę, że to są dwaj trenerzy, którzy mogą narobić dużo szumu w polskiej piłce klubowej w przyszłości. To jest taka nowa fala, która teraz przyszła do Ekstraklasy. Więc wiecie, no fajnie jak się Excel świeci na zielono. Oczywiście też chcemy tego, żeby w naszym klubie była płynność finansowa i tak dalej. Ale klub sportowy to też sport, a może przede wszystkim sport. A piłka w mojej opinii składa się z momentów. Tak jak Golda, tutaj zrobimy reklamę, nie znam Golda, za to nie płaci niestety, pół żartem, pół serio, tak jak Golda wypuszcza te słynne koszulki momenty, no to piłka to jest dyscyplina momentów, prawda? I ten, który potrafi te momenty wykorzystywać, ten ma później coś w gablocie, jak to mówi prezes Wolniak na koniec. W piłce czasami pół roku, to jak w życiu kilka lat. Wszystko zmienia się diametralnie, z dnia na dzień, bardzo szybko. Więc jestem zdania, że oczywiście nie robić transferów na zasadzie sztuka dla sztuki, broń Boże się nie zadłużać, natomiast myślę, że mieliśmy przez te pół roku dostateczny okres czasu na to, żeby tą drużynę obserwować. Ja powiedzmy jako amator, kibic zwykły, tak, jeden z was, no ja dostrzegałem potrzeby, które my mamy, tak, oglądając tą drużynę już w rundzie jesiennej, gdzie wyglądaliśmy fenomenalnie, trzeba powiedzieć, tak. Ja teraz też jestem zdania, że nie wyglądamy źle, naprawdę, stwarzamy sobie sytuację. Uważam, że największą naszą piętą achillesową jest ta skuteczność nieszczęsna i to, że mamy tą krótką kołderkę w postaci ławki rezerwowych, jeżeli chodzi o jakość, o czym już tutaj mówiliśmy w Red Roomie wielokrotnie. I to jest nasz największy problem. Gdy wypada nam kilku zawodników, gdy jakiś zawodnik jest pod formą, no to już ta drużyna nie jest w stanie tego dać, gdy ci wszyscy zawodnicy są zdolni do gry i są w dobrej formie. No dobra, Zizu, a to powiedz, czy ty masz pewność, że był ktoś taki, za kogo mogliśmy naprawdę wywalić kasę, wiadomo jeszcze jaką kasę, bo cały czas była mowa. Ja wcześniej tutaj była, nie wiem, chyba Patryk powiedział, że czy ty, że moja opinia jest taka, że to okienko letnie będzie lepsze. To nie jest moja opinia, tylko to są opinie, to są informacje, które mamy z klubu. I ja się opieram na tym i oni mówią tak, czy Wichniarek i cały sztab, że oni będą, że oni właśnie nie zrobili teraz transferów, dlatego że będą w lato. Nie wiem, czy liczę, no dobrze, Marcin, Piotr, czy liczę, to nie ma znaczenia, po prostu oni tak powiedzieli. Ja oczywiście chciałbym, żeby tak było. Natomiast tutaj ja też nie wiem, czy ktoś, kto byłby, widocznie oni uznali, że to są na tyle słabi zawodnicy, że nie ma sensu dawać na niego kasy, gdzie to ona może się przyda na, no, ufam, że tak się stało, no bo chyba nikt na siłę specjalnie nie zrobił tego, że nie sprowadzili nikogo po to, żeby teraz właśnie nie było żadnego wartościowego zmiennika. Okej, no słuchaj, no ja też ufam w to, że latem będzie tak, jak mówisz, trzymam za to kciuki, natomiast wiesz, no ja nie jestem dyrektorem sportowym i za to nikt nie płaci, tak? Ja myślę, że dyrektor sportowy i cały tutaj pion sportowy, no, nie robi transferów ad hoc, tylko diagnozuje problemy, które ma drużyna przez dłuższy okres czasu i sobie szuka tych zawodników, tak? Tutaj nikt absolutnie, żeby była jasność, nie nawołuje, żeby jakieś brać szroty czy odpady, czy przepłacać kogokolwiek. Natomiast w mojej ocenie, jeżeli ktoś wnikliwie obserwuje grę naszego zespołu, to mógł w bardzo łatwy sposób zdiagnozować, gdzie mamy deficyty i co by potrzeba było wzmocnić. Jest z nami Łukasz. Łukasz, dawaj tutaj swoją opinię, swoje spostrzeżenia. Może masz inne, może masz zbieżne, czekamy. Jesteśmy ciekawi, co tutaj nam powiesz. To tak, żeby przejść płynnie, to znaczy chyba wszyscy dostrzegliście, że przed startem rundy chęć wzmocnienia ze strony sztabu szkoleniowego była.
Natomiast no, pewne rzeczy zostały skasowane przez prezesa. I tutaj jest jak gdyby, ja rozumiem, że z jego strony jest bardziej taka rola kontrolna, natomiast no, ja tak jak gdyby nie wszystkie rzeczy z jego strony kupuję, tak jak choćby forma, to chyba dzisiejszego dnia czy wczorajszego, forma obrony zjawy. Ja rozumiem, że to ma być zachowana całość monolit, jeżeli chodzi o klub, jeżeli chodzi o zespół przede wszystkim, tak jakby bronimy wszystkich nie wybiórczo, a bronimy wszystkich, natomiast no, broni jednego, wystawia kolejnego i teraz zaczynają latać jakieś tam ploty, ploteczki. No i tutaj taką jak gdyby, no tak jak powiedzieliście, Niedźwiedź jest bardzo ambitnym trenerem, co nawet było też widać w Kanal Plus. On tam też tak jakby długo się nie zastanawiał i powiedział, że chciałby, żebyśmy zajęli miejsce premiowane grą w pucharach europejskich, no ale to by był dla klubu, dla tego pionu sportowego, mówię tutaj o Wichniarku, o jeszcze zarządzający o prezesie, no to byłby mega, mega no mega wyzwanie. I tak jakby ja nie jestem ani jakimś wielkim, że tak powiem, entuzjastą naszego prezesa, a natomiast nie jestem też jakimś wielkim przeciwnikiem, ale słucham go uważnie. I tak jakby ja nie uważam, ja uważam, że on robi wszystko poprawnie, ale nie bałbym się powiedzieć, że robi coś wybitnie. W końcu przyszła normalność i pod tym względem Widzewie i to jest okej. Okay. Natomiast jakiejś wielkiej wizji ja tu nie widzę. Oczywiście plany budowy ośrodka są świetne. Pod tym względem są świetne, że w końcu poznaliśmy jakieś plany i to jest świetna informacja. Natomiast no bez wzmocni, no to ta drużyna niestety nie zaliczy progresu i to też powiedział trener w Kanal Plus, że robimy wyniki ponad obecny stan posiadania. No i co, no zostaje nam tylko i wyłącznie czekanie teraz na to okienko letnie. To znaczy tak, no ja się nie nastawiam na jakieś super fajerwerki, no choćby i też się nie nastawiałem od początku sezonu ze względu właśnie na to, że pewne rzeczy zostały skasowane, więc uznałem, że po prostu musimy sobie radzić tym, czym mamy. Natomiast no troszeczkę liczę na to, że rzeczywiście zatrzymujemy te fundusze po to, żeby trochę zadziałać latem. No i co? No i na początek to tyle. Niech może jeszcze wypowie. Ja się zgadzam, bo jeżeli mnie słyszałeś, to ja powiedziałem mniej więcej kropka w kropkę to, co powiedziałeś. Ty też uważam, że powinien być balans między transferami a ośrodkiem. Jeśli pójdziemy w jedną stronę, a zapomnimy o drugiej, to nie jest wcale powiedziane, że drugi sezon będzie po prostu lepszy niż ten, a na pewno większość kibiców będzie oczekiwała, że wynik powtórzymy przynajmniej, a jak wiadomo będzie ciężko o to, więc dla mnie osobiście też z wieloma rzeczami i ruchami się w klubie nie zgadzam, bo uważam, że mogłyby być lepsze. A na pewno wydaje mi się, że może nie na pewno, ale wydaje mi się, że jednak nasz klub stać na pewne ruchy. Być może ten rynek teraz piłkarski, transferowy jest ciężki i ciężko byłoby ściągnąć, ale wydaje mi się, że dla chcącego nic trudnego coś na pewno udałoby się zorganizować. Potrafiliśmy to robić w poprzednich okienkach, kiedy przychodzili do nas zawodnicy w zimą i potrafili, nie wierzę w to, że na ten moment zespół nie potrafiłby się wzmocnić chociażby jednym zawodnikiem do przodu, który mógłby bardzo dużo zmienić, bo umówmy się, tak jak wcześniej ja, Sławek, powiedzieliśmy, no Bartek i długo, długo nic na ten moment, a to jednak na zespół, który do niedawna był na czwartej pozycji, to chyba trochę za słabo, wydaje mi się, że po prostu szkoda byłoby zaprzepaścić tą szansę, jest bardzo duża szansa na to, żeby powalczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie, które teoretycznie już mamy.
wydaje mi się, że po prostu jeżeli jest szansa, żeby zagrać w tych pucharach, to taki klub jak Widzew, bez względu na to, że jesteśmy Beniaminkiem, powinien zawsze za wszelką cenę walczyć o jak najwyższy wynik sportowy. No, tym bardziej, że ja tak też zawsze zauważam i zaznaczam i z kim nie rozmawiam, to mówię, że to Polska Liga to jest liga, w której jeżeli nie walczysz o puchary, to tak naprawdę walczysz o utrzymanie. I to patrząc na układ tabel w ogóle lig centralnych w Polsce, czyli mówię tu o Ekstraklasie, pierwsza, druga liga, ten dół jest strasznie spłaszczony. W tym momencie wytypowanie jakiegoś, w tych trzech ligach wytypowanie jakiegoś jednego klubu, który i powiedzenie teraz tak, oni spadną, no to no słucham, jestem bardzo ciekaw, czy ktoś tam zaproponuje. Z tego, co przeglądałem w zeszłym tygodniu wszystkie te tabele, to jest płasko i ta Ekstraklasa pod tym względem nie odbiega w żaden sposób. Ten Sorry, że spojrzałem na tabelę dzisiaj i z tego, co dobrze pamiętam, a może już mam troszeczkę starą pamięć, to chyba 13 punktów nad kreską jesteśmy teraz, tak? Więc nie, no. Okej, okay, ale na kolejek do końca? Przypomnijcie mi, 11 do końca jest kolejek? 11 chyba, tak? Z tego, co dobrze pamiętam. No, tak, 11. No to skoro jest 11 kolejek, to mamy 13 punktów nad kreską, więc... Nikt nam jeszcze tego utrzymania, że tak powiem, nie dał w próbnicy. A różne cuda się tutaj działy. Ale oczywiście różne cuda się dzieją. W tym meczu to naprawdę jest bardzo trudny. Trudni rywale są, także no zobaczymy. No jest Lech, teraz Wisła, jest Raków na wyjeździe, wcale nie jest powiedziane, no, że to będą. No więc jak się silnik, a w tej lidze silnik potrafi się zatrzeć i zaczynają się robić, no kapcie zaczynają być gorące, no kurde, no zaczynają parzyć, także mieliśmy od początku rundy mieliśmy ten komfort, że nie graliśmy z nożem na gardle i ja tutaj się też zgadzam z tym, co powiedział Sławek, że tak naprawdę, i chyba ty też tak powiedziałeś, że było, tak naprawdę to nie można się, na plus to był tylko ten mecz z Legią. Rzeczywiście, bo wyciągnęliśmy i fajnie na wyjeździe, fajnie to wygląda, natomiast no, po każdym, po pozostałych meczach, no był niedosyt, a to, że nie było trzech punktów, a to, że tak naprawdę na lekkim farciku ze Śląskiem i tak można by wyliczać. I tu no niestety pokutuje to, że tej jakości trochę brakuje i chyba z tą formą dojechał na tą rundę jedynie Bartek. Natomiast no Julek miał być wielkim wygranym tego okresu przygotowawczego. No ja nie wiem, ja mam nadzieję, że w jego przypadku to wszystko będzie procentowało, że on jakiś musi taki, jeszcze musi złapać takiego spokoju, bo tutaj dużo no widać, właśnie, ale... Sądzę, że z tym Julkiem to ja mam taki problem, sorry, że ci przerwę, ale stracę myśl, że ja go trochę do takiego, wiesz, kasusu ziela z reprezentacji, że wszyscy liczą, że jemu w końcu coś kliknie, kolokwialnie, jak to się mówiło w mediach i wszędzie. Ja generalnie jestem fanem Julka Talentu, bo ja uważam, że to jest jeden z nielicznych piłkarzy, który naprawdę potrafi grać w piłkę, tak? Ma ten zmysł do gry, natomiast no, brakuje mu konkretów, przede wszystkim brakuje mu liczb, tak? Jakichkolwiek, bo on ma liczby 0-0 w tej chwili, w tym sezonie. Tak, no to jest tragedia dla środkowego pomocnika, to jest naprawdę taka lekkie żenua, nie? No tak, zgadzam się. I to jest taki chłopak, który ja z każdym meczem liczę, ach kurczę, to będzie już dzisiaj, to będzie już teraz, ten Julek pewno zanotuje jakąś asystę, strzeli bramkę i pójdzie i cały czas na to liczę. Natomiast no nie będę ukrywał, że to moje liczenie coraz słabsze jest po każdej kolejce. Na pewno nie możemy mu odmówić talentu, na pewno nie możemy mu odmówić tego, że w piłkę grać potrafi.
Natomiast, no wiecie, no ja w swoim kibicowaniu już przeżyłem setki piłkarzy, którzy na przykład, nie wiem, na treningu byli kozakami, przysłowiowe krawaty nogą potrafili wiązać, a w meczu nie potrafili sprzedać tego, tak? I obawiam się, że Julek to może być taki kasus niestety. No. Albo rzeczywiście tego doświadczenia będzie nabierał, że gdzieś koło 28 roku któryś ten z zespołów bez presji rzeczywiście zagra fajne 2-3 sezony, nie? To taka opcja też może być. No, umówmy się, że jeżeli Julek do końca rundy w mojej opinii nie pokaże coś więcej niż do tej pory, no to na zespół, który się utrzyma w Ekstraklasie i teoretycznie zakładam, że zajmiemy wysokie miejsce, akurat oczywiście on nie gra na dziesiątce, bo wyżej ustawieni są czy Bartek, czy Terpiłowski, jeżeli gra na swojej pozycji, ale no jednak mimo wszystko jest zawodnikiem ofensywnie usposobionym, który miał rozgrywać, rozprowadzać piłki, puszczać w uliczki i tak dalej, przede wszystkim oddawać strzały z dystansu. No to trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli w końcu te liczby się nie pojawią, to tak jak z napastnikami, tak? No, można mówić, że radzi, że pracuje dla zespołu, że daje innym więcej miejsca, że ściąga na siebie uwagę, ale jeżeli taki napastnik nie strzela bramek, to w końcu się pojawia krytyka. Jeżeli w przypadku Julka, który jest ofensywnie usposobionym zawodnikiem, ma ten luz, którego wielu zawodników w Widzewie nie ma, nie będzie tych asyst, no to też pojawią się głosy. No akurat u mnie pojawiają się już od dawna i w mojej opinii, jeżeli nic się nie ruszy, to powinniśmy pomyśleć nad dalszymi losami Julka gdzieś może w zespole, który nie ma aż takiej może presji, bo na pewno umiejętności ma, aczkolwiek na ekstraklasowych boiskach nie potrafi tego przełożyć na tyle, ile każdy oczekiwał. Jak on przychodził do Widzewa, to bardzo się cieszyłem, bo pamiętałem, co robił w Arce. Natomiast no, w Widzewie takich meczy naprawdę niezłych to miał, myślę, że parę na przestrzeni tych kilkudziesięciu meczów już na pewno. No, bardzo zastanawiające choćby jest ten strzał z dystansu. No przecież on miał wejście smoka, kurczę, w tej pierwszej lidze. Aż tyle mniej miejsca. No jest oczywiście dużo, dużo mniej drużyny w drużynach przeciwników grają lepsi zawodnicy, ale kurczę, to totalnie ten strzał w ogóle z dystansu to mu w tym sezonie to nie siedzi. Ja się zastanawiam, czy tam cały czas może jakieś drobne problemy z tą kontuzją są i coś tam nie dociąga, no bo tutaj to jest drastyczny spadek pod tym względem jakościowy między pierwszą a... My w ogóle, Łukasz, oddajemy mało strzałów z dystansu. Tak. Ale to wydaje mi się, że no taka jest koncepcja gry Janusza Niedźwiedzia, że my raczej chcemy dochodzić do tych sytuacji w polu karnym, tam skąd skuteczność jest po prostu większa, no bo wiecie, jak się patrzy na statystyki, to rzeczywiście kropnąć, ale są mecze, może inaczej, są mecze, w których jak nie idzie, to trzeba zaryzykować, tak? No tak wczoraj miałeś zero celnych strzałów na bramkę, prawda? No to no, jeżeli nie dajesz temu bramkarzowi się wykazać, że tak powiem, nie dajesz mu szansy popełnić błędu, no to nie oczekuj, że strzelisz bramkę, prawda? My no oczywiście gramy bocznymi sektorami boiska. Gra trenera Niedźwiedzia polega na wahadłach, tak? My ten środek wykorzystujemy mniej. Natomiast no pewno trener, patrząc na stan posiadania, z pełną premedytacją wybrał taką metodę gry, bo gdybyśmy mieli jakiegoś... Ja cały czas wracam do tego mitycznego Ramireza, którego się nie udało nam sprowadzić ze względów formalnych i bardzo boleję nad tym, bo uważam, że ten chłop by naszą grę popchnął do przodu zdecydowanie w środku pola. No to trener musi grać tymi bokami, prawda? No nie ma innego wyjścia. Na pewno dałby alternatywę i na pewno tak długo nie bylibyśmy z Julkiem w pierwszej jedenastce, nie wychodzilibyśmy tyle meczy z rzędu. Natomiast ze względu na jakiś tam brak takiej poważnej alternatywy, chodzi mi o charakterystykę, tak? Tego środkowego, takiego ofensywnego zawodnika, no to wychodziliśmy przez długi czas z Julkiem, no. On się tak stopniowo, na początku animusz był i to było widać, no po prostu chłopak szalał, a później przygasał. I tak to niestety wyglądało, nie? Z każdym meczem
tak jak... prawda, zawodnika o nieprzeciętnej szybkości, jak na naszą ekstraklasę, trzeba powiedzieć. No Gas ma facet fenomenalny. To jest chłop, który powinien balansować na linii spalonego i gdybyśmy mieli w drużynie gościa, który potrafiłby mu rzucić prostopadłą piłkę za plecy obrońców, na przykład tak to było w Warszawie, gdzie ta stołeczna drużyna podchodziła bardzo wysoko, tak, ta linia obrony momentami Legii. To aż się prosiło mieć takiego, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, Rysia Czerwca czy Mirka Szymkowiaka, który potrafiłby prostopadły pas rzucić do Jordiego i niech to się dzik hiszpański ściga, prawda, bo on ma do tego... Takie predyspozycje do takiej gry. Dobra, Łukasz, to... mówię, dokończ. Nie, ja mówię, tak, w tym przypadku to albo się skończyło bramką, albo wykartkowaniem któregoś z środkowych obrońców, nie? Ale nie mamy takiego piłkarza niestety w tej chwili obecnej i trudno. Dobra, dzięki Łukasz za twój głos, jest z nami Krzemień. Krzemień, dawaj, swoje to przepraszam, Sławek, przed Krzemieniem, sekundka, ja panowie się z wami żegnam. Sławek, ja tak jak mówiłem, godzina ponad 15, dobra. Także ja dziękuję wszystkim. Z mojej strony to wszystko. Słyszymy się w środę, wieczorem będzie info dlaczego i z kim. Dobrego wieczoru, dobrej niedzieli. Trzymajcie się. No, trzymaj się, dzięki. Zostajemy z krótszą ławką, ale poradzimy sobie, tak jak trener Niedźwiec się stara, my też będziemy się starać. Krzemień, dawaj, mów tutaj swoje spostrzeżenie. Śmiało. Siema wszystkim. Ja tak wracając do tej polityki klubowej, nie lubię tego słowa polityka, ale niech będzie. Co najbardziej napędza klub, społeczność, całą w ogóle strukturę klubową i wszystko dookoła klubu? Wynik. Im wyższy wynik, im wyższe miejsce, tym wszystko jest napędzane. I sponsorzy dają lepszą kasę, jest lepsza promocja. Wszystko po prostu idzie w górę. I takie zaryzykowanie jednego, dwóch transferów, myślę właśnie w zimę w ostatnim okienku, dałoby nam tego kopa i możliwość walki o tą czwórkę, bo mam nadzieję, że czwarte miejsce jeszcze będzie premiowane tymi eliminacjami do pucharów. Niedźwiedź zrobił z zawodników, wycisnął z nich 120%. On już więcej z nich nic nie zrobi. My już mamy sufit osiągnięty. A co jeszcze? Mam nadzieję, że Druszcz, to co mówiliście, że zbalansuje jakoś ten ośrodek. Ja uważam, że w ciągu następnych 5 lat my będziemy średniakiem ligowym i będziemy się bardziej bić o utrzymanie niż o jakieś puchary w następnym sezonie czy coś takiego. Bez transferów, bez zainwestowania w kadrę, my będziemy, nie wiem, jak Zagłębie, będziemy w środku i nic więcej. Nie wiem, co myślicie o tym? Znaczy wiesz, na pewno najważniejszy jest balans, jak tu mówimy, tak? Oczywiście ja podkreślam to cały czas bardzo mocno, że nasz klub jest naprawdę doświadczony, jeżeli chodzi o te problemy. Wszyscy pamiętamy, z czym się borykaliśmy, że w Widzewie to zawsze jak nie było ciepłej wody, to nie było tego, piłkarze, wiecie, nie mieli pieniędzy i cały czas czytaliśmy o różnych tych niefajnych doniesieniach i już czasami to człowiek się zastanawiał, że w Widzewie musimy się znać na wszystkim, tylko już nie na piłce, tak, bo tej piłki najmniej było w Widzewie. Dlatego uważam, że oczywiście balans oczywiście musi być zachowany. Musimy patrzeć na finanse, ale tak jak mówię, no w klubie sportowym świecący się na zielono Excel to nie wszystko, w mojej opinii przynajmniej. Ja tutaj nikogo nie namawiam do tego, żeby klub zadłużać. Klub musi mieć płynność finansową jak najbardziej, musimy być zdrowym klubem, bo to jest w mojej ocenie najważniejsze. Natomiast zgadzam się z tobą, że w każdym klubie sportowym, a jesteśmy przecież klubem sportowym, podkreślam, gdzie sport powinien być numer jeden, czyli sport nakręca wszystko, marketing, sponsorów, tak jak mówiłeś, zainteresowanie, pozyskanie świeżego kibica. No przecież umówmy się, dlaczego mamy taką wspaniałą frekwencję, dlaczego mamy tak fenomenalną atmosferę? No przecież to się nie wzięło, prawda, z sufitu, mimo to, że mamy ponad 20 lat posuchy, nazwijmy to delikatnie mówiąc, sportowej, to jednak przychodzą pokolenia lat 90., Citkomani, przychodzą pokolenia jeszcze lat 80., Bońka, Tłokińskiego, Wragi,
Młynarczyka, Surlita i tak dalej. Ci ludzie przyprowadzają swoich dzieci, swoje wnuki i te następne pokolenia są wychowywane na tej legendzie widzewskiej, tak? Natomiast my potrzebujemy nowych legend, potrzebujemy nowych bohaterów, tak? Nie możemy wiecznie żyć historią. Historię trzeba znać, trzeba ją czcić, trzeba o niej pamiętać, ale nie można nią wiecznie żyć. I ja uważam, że tak jak tutaj wcześniej mówiłem, że w piłce czasami pół roku, rok, to jak w życiu kilka lat. W piłce zmienia się wszystko bardzo szybko, z dnia na dzień. Wiecie doskonale, że czasami piłkarz gdzieś tam kopie się po czole w słabej drużynie ekstraklasy, za chwilę ma fenomenalną rundę, wyjeżdża do, nie wiem, Serie A, która teraz jest popularna, jeżeli chodzi o naszych zawodników rodzimych i nagle chłop robi jakąś super karierę i tak dalej. A jeszcze pół roku temu, powiedzmy, grał w tam jakimś, z całym szacunkiem, Górniku Łęczna, tak? Więc w piłce się wszystko zmienia i ja uważam, tak jak tutaj wcześniej sobie pozwoliłem powiedzieć, że piłka składa się z okazji. Kto potrafi te okazje wykorzystywać, kto potrafi czasem troszeczkę może zaryzykować, kto być bardziej odważny, no wiecie, jak to jest to stare polskie przysłowie, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, prawda? I oczywiście, tak jak tutaj jeszcze raz podkreślę, nikt nikogo nie namawia do tego, żeby klub zadłużać finansowo czy coś takiego. Jestem ostatnią osobą i pierwszą, która by krzyczała, jeżeli by takie coś chciano robić, natomiast uważam, że no po to mamy pion sportowy, po to mamy dyrektora sportowego. Oni mają przecież pół roku czasu, oglądają drużynę i no, ten rynek jest tak szeroki, tak bogaty, że ja myślę, że operatywnie działający pion sportowy i dyrektor są w stanie kogoś zorganizować za niekoniecznie jakieś miliony monet, tak? Mówiąc kolokwialnie. Ja też myślę, że trochę przespaliśmy ten taki okres teraz, w ostatnim miesiącu, dwóch, bo okazja do zrobienia czegoś historycznego jest ogromna. Przy taką szansą nie staje się codziennie, nie każdy klub może sobie na to pozwolić. Jesteśmy na takiej fali, że grzechem byłoby tego nie wykorzystać. I trochę mam takie zastanowienie, jak sponsorzy na to patrzą. Przecież widzą, jak się klub rozwija, co możemy osiągnąć. Czy nawet oni nie mogliby sypnąć trochę grosza więcej, tak, nie wiem, o 5%, nie wiem, jakie tam kwoty są, mniejsze o to, ale żeby pociągnąć ten sezon, bo z niego możemy naprawdę dużo wyciągnąć, jeśli chodzi o przyszłość klubu. No na pewno tak. No, ja powiem ci szczerze, że ja jestem zdania, że ta drużyna jeszcze nam da radość w tym sezonie. Więc wręcz jestem, takie mam przekonanie graniczące z pewnością, tylko oczywiście no, warunkiem podstawowym jest to, że my musimy mieć tych, nazwijmy to, podstawowych zawodników, ten garnitur wyjściowy, zdrowy i w dobrej dyspozycji, tak? Tak jak tutaj mówiłem wcześniej, że nasza drużyna w tej chwili to taka reprezentacja Polski, która jeżeli ma podstawowych kadrowiczów zdrowych i w dobrej formie, jest w stanie powalczyć z każdym. Tak samo my zbudowaliśmy, trener Niedźwiedź, powiedzmy to, tak? Trener Niedźwiedź to jest największy, najlepszy transfer Widzewa ostatnich lat. Facet tak ambitny i z takim DNA Widzewa, że, no, że ja jestem przeszczęśliwy, że ten gość jest tutaj u nas. I uważam, że trener Niedźwiedź zbudował taką drużynę, zbudował kilku piłkarzy też, którzy przychodzili do nas, wiadomo, tak? Moglibyśmy teraz prześledzić losy tych zawodników, którzy do nas przychodzili latem, jak oni wyglądali w poprzednich klubach albo w jakich klubach byli. Pewno wielu z nas zastanawiało się, czy ta drużyna będzie w stanie się utrzymać, czy to nie będzie ponad jej możliwości. Okazało się, że ta drużyna wypaliła fenomenalnie. Trener Niedźwiedź swoją robotą no, zrobił wynik no, fantastyczny, tak trzeba to powiedzieć. Natomiast uważam, że nie dano mu dodatkowych argumentów, żeby mógł być jeszcze lepszy po prostu. Nie dano mu tych alternatyw, które ta drużyna w mojej ocenie powinna mieć. Tak? W postaci chociażby tej dziewiątki, jeszcze, chociaż jeden ten transfer, no bo ja mam takie wrażenie, że jakbyśmy chociaż mieli tą jedną jeszcze właśnie ten jeden transfer w postaci tej dziewiątki, w postaci dania alternatywy za Jordiego, to ta gra nasza naprawdę by mogła wyglądać dużo lepiej. Aczkolwiek tak jak mówię, ja cały czas twierdzę,
że ta drużyna jeszcze da nam dużo radości, bo trener jest osobą przeambitną i on na pewno będzie walczył jeszcze o to, żeby tutaj zrobić wynik. Jak najlepszy się da. Natomiast no też trener jest ograniczony tym, że no, nie jest cudotwórcą. Jeżeli ktoś nam złapie kontuzję, jeżeli ktoś nam złapie kartki, no to taka uderka jest niestety krótka i jest jak jest. No. No, nasz mistrz został bardzo ograniczony na tą rundę, bo wspominał, że listę zawodników z Wichniarkiem dali, mają i wysłali do zarządu, ale no, z tego nie mamy nic. No, Cyganiksa, ale no, umówmy się, że jeszcze nie pokazał wszystkiego. Sorry. I co tam? No nie wiem. Pustka. Ja jeszcze tylko podpowiem, tak na szybko podpowiem. Kurczę, jeżeli rzeczywiście prezes stwierdził, że nie stać nas na transfer definitywny, to można było się pokusić nawet o wartościowego zmiennika na wypożyczenie, na to pół roku, tak? To tak na szybko. Nie tak, skorzystaliśmy w ogóle z takiej opcji. Tylko widzisz, no wartościowy ktoś na wypożyczenie, to albo ktoś, kto jest starszy i nie chce na przykład przedłużyć kontraktu, albo z całym szacunkiem ma na przykład drugi Łukasz Zewiński, którego będziemy ogrywać dla innego klubu i jeszcze jeżeli jakąkolwiek wartość wniesie, no to jest okej, okay, tak? Ale no jest to wypożyczenie w zimę, to jest tak naprawdę z innego jakiegoś na przykład polskiego klubu, no to jest tak granie wabank, no to nie wiadomo tak naprawdę, co się trafi. Przypominam, że co prawda nie było to wypożyczenie, ale na przykład zawodnikiem niechcianych w Śląsku był Bartłomiej Pawłowski. Oczywiście to jest tak jak Zizu mówi, chodzi o wykorzystanie momentów szans. My to wtedy idealnie wykorzystaliśmy. Może rzeczywiście w tym momencie nie było nic innego, no ale jak pilnujemy budżetu i nie bierzemy pod uwagę opcji wykupu, to być może danie trenerowi opcji do wyboru z kolejnym zawodnikiem na wypożyczenie byłoby jakimś rozwiązaniem. To jest oczywiście teraz znaczy, gdybanie, nie ja stało wiem, się i tyle. Dobra. Tak, wiem, że temat teraz w zimę ściągnięcia. Kończy mu się kontrakt w Warcie, to był jeden z dwóch zawodników, których obiecał Mateusz w poście na Twitterze, że dwóch zawodników z Ekstraklasy podpisze z nami kontrakt już teraz, a będą grać z nami od czerwca. Jednym był Jakub Bartkowski, który kiedyś już grał, widzę, był właśnie Adam Zrelak. Wiem, że się nie dogadali, bo Zrelak chciał już grać teraz w Widzewie. Widzewa nie było stać na to, żeby go wykupić teraz już z Warty, więc to się nie dogadali, jakby temat upadł i rozmów już nie ma. Więc wydaje mi się, że poszukiwania ogólnie były, bo był temat Fernandeza z Wisły, który teraz strzela bramkę za bramką dla Wisły w pierwszej lidze, który chciał zarabiać chyba największe pieniądze do tej pory, jakie są w Widzewie. Były inne tematy, był też zawodnik z Bodo, który miał przyjechać do nas. Ale prezes, sorry, że ci przerwę, ale prezes zdementował tego Fernandeza bodajże na Twitterze, że nie było takiego tematu, tylko to była jakaś tam gra menadżerska. Znaczy, powiem wam szczerze, że tutaj to jest słowo przeciwko słowu, bo Fernandez dla Wisły Kraków, dla jednego z wywiadów chyba tydzień temu, albo w tym tygodniu, albo na końcu poprzedniego tygodnia powiedział, że był temat z Widzewa. Więc albo go ktoś zaproponował do Widzewa i został odrzucony, a on po prostu wiedział, że no taki temat jest, albo faktycznie jakieś takie rozmowy były. Natomiast no albo była propozycja, żeby on przeszedł do Widzewa, albo sam Widzew się spytał, czy jest opcja, żeby on przeszedł. Więc coś było na rzeczy, jakby jeżeli chodzi o Fernandeza z Wisły. No ja, powiem, ja powiem przewrotnie, w takich sprawach w tym momencie po różnych tych doświadczeniach uwierzyłbym piłkarzowi. No wiecie, no to teraz poruszamy się tutaj w plotkach, tak, wiadomo, że plotki mają to do siebie, że jedne są takie, drugie takie, też jest takie stare powiedzenie, że w każdej plotce jest ziarno prawdy, nigdy się pewno nie dowiemy, albo na pewno nie teraz. Słuchajcie, jesteśmy już z wami półtorej godziny, powoli będziemy kończyć, jeszcze na koniec chciałem wam tutaj tak zwane ogłoszenia parafialne. Bądźcie czujni, w środku tygodnia będziemy mieli gościa, ogłosimy wam to niedługo,
Myślę, że szykuje się fajna rozmowa. Bardzo ciekawy gość. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Postaramy się to jak najszybciej ogłosić tutaj wam na naszym profilu twitterowym. No i na koniec, co mogę powiedzieć? No, miejmy nadzieję, że ten Widzew jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Ja liczę, że trener Niedźwiedź pokaże pazur Niedźwiedzi i nam da jeszcze dużo radości. Zobaczymy, co nam to da. Mówię, no kluczowe w mojej opinii jest to, jak będzie wyglądała nasza kadra w następnych meczach zdrowotnie, kartkowo i tak dalej, bo wiadomo, czym dalej w las tych kartek będzie coraz więcej. Miejmy nadzieję, że zdrowotnie też to tutaj jakoś się teraz wyklaruje na korzyść dla nas, bo mimo to, że następny weekend pewno będzie dla wielu z was smutny, bo Widzewa nie będzie w ten weekend, tak? Nie będzie meczu w weekend, co będzie pewno bardzo dziwne dla nas wielu. Gramy dopiero w poniedziałek. Natomiast myślę, że ten termin wydłużony tego meczu poniedziałkowego nam się przyda ze wszech miar i tutaj drużyna mocniej popracuje sobie, spokojnie przede wszystkim popracuje, oby te kontuzje też już dobiegały końca, żeby wracali do nas ci zawodnicy kontuzjowani. I czekamy z niecierpliwością na ten mecz w Płocku. Zobaczymy, jak drużyna zareaguje po tym meczu z Wartą. Jak to mawiał trener Kasperczak, miejmy nadzieję, że pozytywnie. I co, słuchajcie, bądźcie czujni niedługo was poinformujemy co do tego gościa. No i mam jeszcze tradycyjną do was prośbę, wiecie, że mamy też swój kanał na YouTube, tam wrzucamy też odsłuchy naszych pokojów, można go odsłuchiwać oczywiście też tutaj na Twitterze, ale można też to robić na YouTubie, więc prosimy was o subskrypcję tego naszego nowego kanału na YouTubie. Prosimy was też o obserwowanie naszego profilu redrumowego tutaj na Twitterze, bo obserwujemy taką tendencję, że więcej osób nas słucha niż obserwuje, więc to nam pomaga w rozwoju tutaj naszego podcastu, więc prosimy was o obserwację naszego profilu redrumowego, udostępnianie pokoi. Dziękujemy wam oczywiście za to, co już jest teraz i prosimy o więcej. Także kończymy. To był Red Room 38 po meczu niestety przegranym Widzew Łódź Warta Poznań.